Dzień dobry. Nam tutaj brutalnie program nagrywania przerwał. Ale wracając, no generalnie z tym piraceniem polskich tytułów to było tak, że jak już wcześniej wspomniałem, że no nie uchodziło płazem piracenie polskich produktów, polskich tytułów. Ale na przykład już uchodziło piracenie tytułów zagranicznych. Do czasu, jak się oczywiście nie pojawiły tak zwane tanie wydawnictwa, typu Dobra Gra, Ekstra Klasyka albo chyba Cool Games czy coś takiego było. Czy jak czasopisma nie zaczęły wydawać. Dodawać płytek właśnie z pełnymi wersjami gier. To była fajna sprawa, bo za 12-15 zł można było naprawdę niezłe perełki, hity dostać. Przypominam, że 15-12 zł to było zdecydowanie mniej niż na przykład życzył sobie pirat na giełdzie, chociażby, no nie wiem, jak u nas na Polibudzie we Wrocławiu, tak? To pirat sobie życzył około 20-30 zł za płytkę. Czyli na przykład, jeżeli gra zajmowała dwie płyty, no to płaciło się dwa razy więcej, albo tam trzy razy więcej, zależy od ilości płyt. A to na przykład dostawało się za 15 zł, na przykład trzy płyty w magazynie takim, no, Komputer Świat Gry albo Kliku, czy tam Cybermycha i tak dalej, nie? I za tą samą niską cenę, a czasem nawet niższą, można było dostać naprawdę bardzo fajne perełki, tytuły, które spiracone mogły naprawdę brzydko działać. I tak naprawdę tanie wydawnictwa, jak ja to nazywam, przyniosły tak naprawdę kres piractwu w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. O, świetnie. Sakranie się wyleczyli z plagi. No i generalnie tak to wyglądało. Ogólnie rzecz biorąc, walka z piractwem trwa nadal i coraz częściej ta walka z piractwem odbywa się kosztem uczciwych graczy, bo dzisiejsze rozwiązanie, czyli DRM-y, tak naprawdę na dłuższą metę są kiepskim rozwiązaniem, bo no wyobraźcie sobie taką sytuację. Tam wydaje się dzisiaj masę gier na tego Steama, tak, czy tam Origina. I zasada jest taka, że płacisz za grę, oczywiście. O Jezu, serio? Ja pierdolę, ale ta technologia chujowa jest. Płaci się dzisiaj za grę przez internet, tak? Ma się to w bibliotece Steamowskiej swojej, ma się ten support cały i tak dalej. Ale ta gra nie jest twoja. Ta gra nie jest twoja, nie jest wasza, nie jest nasza, nie jest moja, nie jest twoja, nie jest nasza, tak? Tylko należy do wydawcy. Należy do wydawcy, należy do firmy Valve, czy tam Steama. Jeżeli, nie daj Bóg, wybuchnie jakiś kryzys wielki finansowy, albo kryzys sam w branży gier, co miało już miejsce w historii, jakieś 30 lat temu ponad, doszło do potężnego kryzysu w branży gier komputerowych. Strąciło to z piedestału największe ówczesne giganty. To wyobraźcie sobie taką sytuację dzisiaj. Upada Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft, jego gałąź gier, co jeszcze? Valve, tak? Czyli jednocześnie upadają Steam,
Origin i Apply. I cała wasza biblioteka gier idzie się za przeproszeniem jebać. A przypominam, zapłaciliście za to grubą kasę, nierzadko ponad 100 zł, tak? Za premierowe, czy tam early accessy, czy tam cholera wie co jeszcze. No i co teraz z tym zrobić? No właśnie nic się nie da, bo zauważcie jedno. Gry sprzed 20 lat, tak? Tak jak Master of Orion, czy tam Ultima, można sobie dzisiaj bardzo łatwo ściągnąć z jakiegoś Abaddon War'a. Jeżeli ma się ogólne pojęcie o konfiguracji DOS'a, to można taką sobie grę skonfigurować, żeby miała dźwięk, żeby działała nam na DOSBoxie, tak? W ogóle szacun dla tego, kto ten system wymyślił. Poważnie, człowieku, tobie się należy po prostu, no, piwo. No i w ten sposób gry starsze można sobie ściągnąć z jakiejś abandoni, tak? Czy tam innego, innej strony z... która tam zajmuje się wytwórstwem znaczy no gromadzeniem tych wszystkich starych tytułów. No i teraz na przykład sobie weźcie pod uwagę to, że z dzisiejszymi grami, na przykład nie wiem, takim Diablo 3 albo nie wiem, Battlefieldem, tak? Czy tam Fallout New Vegas. To dzisiaj za 20 lat, jak na przykład Valve zwinie interes, bo coś tam, to nie będzie można tych gier dostać. Nie wiem, chyba że jacyś twórcy udostępnią kod gry do internetu, tak? Będzie można odtworzyć to w jakiś sposób, albo nie wiadomo co, ale no generalnie się w ten sposób sprawia, że dzisiejsze gry są tak naprawdę produktami nie na całe lata, tylko na kilka miesięcy, może góra 5-10 lat i tyle, i to wszystko. No, odpowiedzcie sobie na pytanie sami, co się stanie, jak Steam upadnie? Co się stanie, jak upadnie Origin? Co się stanie, jak przestanie działać Apply? Czy wtedy wszystkie nasze gry, jakie mamy w pudełkach pokupywane, będą coś warte? Nie. Bo wszystkie te, mimo że kupowane w pudełkach, tak naprawdę wszystkie te gry, wszystkie te płyty mają zaaplikowane instalatory Apply'owskie, Originowskie czy Steamowskie. Jeżeli te serwery padną, no to koniec. I moim zdaniem to jest trochę takie, no, robienie z uczciwych graczy w konia, bo ja rozumiem, że chce się walczyć z piractwem, tak, żeby nie hakować, ale powiem tak szczerze, że Steama już się ludzie potrafią zhakować. Origina chyba tak samo i Applya. A uczciwi gracze, którzy z tych platform korzystają, uczciwie, tak? Kupują te gry na tym Steamie, ładują te ciężkie swoje pieniądze zarobione w tego Steama i ten. Cierpią na tym, bo to oni, nie piraci, tylko oni stracą w momencie, gdy Steam zamknie swoje podwoje. Dobra, to tym filozoficznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Na razie. Do następnego. Trzymajcie się. Mówił Julius Van Delft, a to był Master of Orion. Jeden. Na razie!